Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marcin Stelmach. Razem z Tomaszem Pyszkiem prowadzimy Biuro Projektowe Wdrożeniowe, Architektura Pasywna, to już zostało powiedziane. W tej prezentacji chciałem przedstawić przykład realizacyjny budynku biurowo-produkcyjnego zeroenergetycznego, który wbrew pozorom jest poszukiwaniem w bardzo podobnym kierunku, który przedstawił Tomek, chociaż przy użyciu trochę innych środków. To, co już wielokrotnie tutaj padało, punktem, przynajmniej my tak do tego podchodzimy, w realizacji budynków pasywnych i to, co nas jakby w tym urzekło, no nie jest tylko efektywność energetyczna. Nie chodzi tylko, żeby liczyć pieniądze, chociaż one są ważne i te pytania są ważne, które tutaj padały. Postaram się też na koniec jeszcze spuentować tą dość burzliwą dyskusję, która tu miała miejsce wcześniej. Natomiast fakt jest taki, że poza efektywnością energetyczną punktem, do którego dążymy, jest zapewnienie prawidłowego mikroklimatu wewnątrz, czyli prawidłowego środowiska przebywania człowieka. Do tego przecież dążymy. To, co Państwo widzicie, jest to zdjęcie z realizacji z końca grudnia, z budynku biurowo-produkcyjnego. Ta ściana, którą widzicie, jest ścianą północną. Element, na który chciałem zwrócić Państwu uwagę, o którym potem jeszcze chwilkę opowiem, to jest komin słoneczny. Do czego on służy, jak on w ogóle działa, za chwilkę. Budynek, co istotniejsze, to było naprawdę duże osiągnięcie i wyzwanie, uzyskał na koniec grudnia certyfikat budynku pasywnego wydany przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego. Było to skomplikowane przedsięwzięcie, ponieważ budynek technologicznie jest dość zawiłym. Na przykład ma 5 central wentylacyjnych, ma niezależne systemy VRF-u do schładzania produkcji. Jest funkcje różnorakie, produkcyjne, biurowe, socjalne, konferencyjne. Samoobliczanie wewnętrznych zysków ciepła. Wszystko zostało bardzo szczegółowo policzone, sprawdzone i zakończone sukcesem. Udało się ten certyfikat uzyskać. W konkretnych cyfrach wygląda to tak. Zużycie energii na cele grzewcze 12 kWh na metr kwadratowy na rok. Próba szczelności 0,23 wymiany, o tym jeszcze będę mówił później. I energia, zużycie energii pierwotnej 92 kWh na metr kwadratowy na rok. Co to jest tak naprawdę budynek zeroenergetyczny? Często z samą definicją wiele osób ma problemy, bo wbrew pozorom w sumie to nie jest takie oczywiste. Tak naprawdę mówiąc o budynku zeroenergetycznym, nie mówimy o budynku, który w ogóle nie zużywa energii, no bo jest to oczywiście niemożliwe, natomiast mówimy o budynku, który w skali roku zużywa i produkuje tyle samo energii na wszystkie cele. Na wszystkie cele, to jest istotne. Czyli nie mówimy tylko o ogrzewaniu, ale również o oświetleniu, wszystkich celach bytowych. Tak jak tu jest w tej definicji, każda jednostka energii zużyta przez budynek w ciągu roku musi zostać na miejscu wygenerowana. Jest to stwierdzenie o tyle istotne, że żeby budynek zeroenergetyczny w ogóle miał sens, jego zapotrzebowanie musi być odpowiednio niskie, bo oczywiście nie mówimy o budynku zeroenergetycznym, który obok będzie miał kilkuhektarową farmę paneli fotowoltaicznych, który będzie go zasilał. To oczywiście takie podejście nie miałoby sensu. Dwa zdjęcia historyczne, tak już można by do tego podejść, ale też fajnie, żeby zobaczyć, jaką mamy perspektywę czasową obecnie w Polsce. Budynek, o którym będę opowiadał, jest w zasadzie pierwszym certyfikowanym budynkiem zeroenergetycznym w takim tradycyjnym podejściu, można powiedzieć już tradycyjnym, czyli wyposażony w panele fotowoltaiczne. Pierwszy budynek zeroenergetyczny, oczywiście był to budynek modelowy, ekspozycyjny, powstał w 1973 roku w Kopenhadze. Natomiast to, co jest oczywiste, pierwszy budynek pasywny w Darmstadt, 91 rok. Sporo czasu minęło, ale tak naprawdę mam wrażenie, że dopiero teraz jesteśmy gotowi w Polsce przynajmniej, technologicznie i mentalnie gotowi do budowania tego typu budynków, o którym zaraz opowiem. To, co już mówiłem, jeszcze dla uzmysłowienia. Wartość oczywista, 15 kWh na metr kwadratowy na rok. Budynek zeroenergetyczny, może inaczej, bazą, najlepszą bazą dla budynku zeroenergetycznego jest tak naprawdę budynek pasywny. Jeszcze raz, dlatego, że żeby zrównoważyć panelami fotowoltaicznymi zużycie energii przez budynek, to pierwotne zużycie musi być bardzo, bardzo niskie. A to gwarantuje nam prawidłowo zaprojektowany budynek pasywny. Tu byłoby to praktycznie niemożliwe, przynajmniej na dachu tego budynku, w przypadku budynku standardowego. Tak ten budynek wizualizacji wygląda z góry.
Tak jak widać, cały dach jest pokryty panelami fotowoltaicznymi. Kilka szczegółów w sensie danych. Inwestorem jest Instytut Doradztwa, który jednocześnie jest liderem klastra Zrównoważona Infrastruktura. To jest klaster krajowy, bardzo prężnie działający, do którego również jako architektura pasywna należymy. Wykonawcą Murkrak, o tyle interesująca sprawa, że jest już drugi budynek pasywny, to nie jest takie oczywiste dla wykonawcy, żeby w ostatnim czasie zbudował dwa budynki pasywne tej wielkości. Projektantami jesteśmy oczywiście my, realizacja zakończyła się na koniec zeszłego roku. Powierzchnia niecałe 1000 metrów. To jest to średniej wielkości powiedzmy budynek, ale no na pewno już o znaczących gabarytach, gdzie spotykamy się z wszystkimi problemami już budynków wielko czy większo gabarytowych. Budynek funkcjonalnie, to co wspominałem, spore problemy nam to nastręczyło, ma dwie funkcje. Pierwsza to jest biurowo-socjalna, druga ta bardziej znacząca produkcyjna i magazynowa. To jest otwarta hala wiata, wiata zewnętrzna, która oczywiście nie wliczała się do żadnych obliczeń. Tak wygląda elewacja północna. Elewacja północna nie posiada w ogóle okien poza drzwiami wejściowymi, czyli tutaj jest to potraktowane w sposób rygorystyczny, ortodoksyjny chciałoby się powiedzieć, jeśli chodzi o projektowanie budynków pasywnych. Chcieliśmy nadać budynkowi niepowtarzalny, unikatowy wyraz plastyczny. Mam nadzieję, że nam się to udało, przynajmniej takie mamy opinie, dochodzą do nas. Chciałem zwrócić Państwu uwagę na trzy elementy. Pierwszy, komin słoneczny, który służy do naturalnej wentylacji budynku. Elewacja o dość skomplikowanym wzorze, tak naprawdę jest elewacja tynkowa. To jest elewacja tynkowa, w której te wszystkie nacięcia to są bonia różnej szerokości. I tak naprawdę ten wzór sześciokąta, który się nakłada, po pierwsze jest odzwierciedleniem cząsteczki krzemu. Krzem, czyli ogniwa polikrystaliczne tak naprawdę, w tym duchu. Szukaliśmy tej inspiracji. Po drugie występuje w logo klastra Zrównoważona Infrastruktura. Trzeci element jest to dach wejściowy, który jest wykonany na niezależnej od elewacji tej termicznej podkonstrukcji z płyt żywicznych Trespa. Z tyłu elewacje południowa, wschodnia, zachodnia wyposażone są oczywiście w okna, jakby elementem decydującym o kompozycji, o wyrazie plastycznym, raczej powinienem powiedzieć, budynku. No właśnie o tym wyrazie decydują okna, jakieś elementy, drobne elementy plastyczne. I jedna sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, być może już Państwo zauważyliście, żaluzje zewnętrzne, które są potraktowane w dość niecodzienny sposób, one są całkowicie montowane na zewnątrz elewacji. Służy to jak najlepszemu zacienieniu szyb w oknach. Budynek pasywny składa się z, poza tym, że można w paru gładkich słowach powiedzieć, jak powinien być zaprojektowany, że otwarty na południe, szczelny, zaizolowany i tak dalej, tak naprawdę składa się z szczegółów, a te szczegóły są zbudowane z odpowiednio dobranych komponentów. Kluczowymi komponentami, jednym z kluczowych komponentów są okna. Warto, tak jak my robimy, zadbać, żeby nie było potem wątpliwości na etapie budowy co do wyboru tych okien, jakości tych okien, parametrów. W przypadku budynku w Kokotowie, bo tak się nazywa ta miejscowość, o tym nie powiedziałem, to jest obok Krakowa, w zasadzie gmina Wieliczka, to już na pewno o wiele bardziej znana miejscowość, użyliśmy okien firmy, to jest Eurocolor. Tu znowu odniosę się do prezentacji Tomka. Punktem jakby podstawowym, poza parametrami albo równorzędnym, co do wyboru danych komponentów jest to, czy jest to komponent polski. Robimy tak od lat, to nie jest kwestia jakby ostatnich miesięcy. Robimy tak od lat, od pierwszych naszych realizacji. A więc okna firmy Eurocolor, które bazują na certyfikowanej ramie o wartości UF 0,79 wata na metr kwadratowy Kelvin. W tych oknach użyte są zestawy szybowe, oczywiście z ciepłymi ramkami, w których w różny sposób podchodzimy do wartości UG, czyli współczynnika izolacyjności termicznej szyby, i G, przenikalności energii słonecznej. Od
strony południowej staramy się, żeby G było jak najwyższe, żeby wpuścić jak najwięcej energii słonecznej do wnętrza. Oczywiście mówimy o miesiącach zimowych. Natomiast w oknach wschodnich i zachodnich, gdzie może być, gdzie zyski zimowe są problematyczne, one się mniej więcej równoważą ze stratami, które te okna generują. Natomiast znowu dbając o przegrzewanie, czy raczej chroniąc się przed przegrzewaniem letnim, staramy się, by to G w oknach wschodnich i zachodnich było niższe, czyli G51, w oknach południowych 63. Jeszcze raz o tych żaluzjach, bo to warto podkreślić. Pierwsza sprawa, no te żaluzje trzeba jakoś zamocować. Normalnie te żaluzje oczywiście wszyscy bez mrugnięcia powieki mocują na elementach stalowych bezpośrednio do muru. My mamy to mocowane na tej formie elementu o kształcie Z, litery Z z poliamidu. Współczynnik lambda takiego poliamidu to jest raptem 0,23. Nie ma szału wata na metr Kelvin. Natomiast trzeba pamiętać, że stal to jest 50. Czyli to jest 200 razy lepszy materiał. Ten gabaryt jest wystarczający do przeniesienia ciężaru dużych żaluzji, bo tam były duże otwory okienne. To, co już mówiłem, żaluzje są odsunięte o 10 cm od elewacji po to, żeby zapewnić jak najlepszy przewiew powietrza między zestawem szybowym a tymi żaluzjami. Wynika to też z obserwacji naszych dotychczasowych budynków, gdzie mimo zastosowania żaluzji problem z przegrzewaniem przy już bardzo dużych upałach po prostu występuje. Tego bez aktywnego systemu chłodzenia się nie uniknie. Natomiast tu mamy nadzieję, że włączenie się aktywnych systemów chłodzenia będzie znacząco opóźnione właśnie dzięki temu montażowi. Konstrukcja. Konstrukcja tradycyjna. My preferujemy generalnie konstrukcję tradycyjną w naszych budynkach, przynajmniej tych typowych, które do tej pory były realizowane, które Tomek pokazywał, w sensie tych hal sportowych, przedszkoli. W szkielecie żelbetowym są to bloczki silikatowe. O bloczkach silikatowych już troszkę Tomek powiedział, jeszcze to rozwinę. My tradycyjnie współpracujemy z grupą Silikaty. Jest to materiał dostępny na miejscu, mają wiele fabryk, więc koszty transportu też są niewielkie. To jest też duży plus. Natomiast pewnym nowum tutaj przy tego typu budynku użyteczności publicznej jest to, że użyliśmy bloczków silikatowych grubości 18 cm. W domku jednorodzinnym jest to normalne, w budynku większym użyteczności publicznej już nie takie oczywiste. Natomiast dzięki tym parametrom bloczków jest to możliwe. Już o tym było mówione. Wysoka pojemność cieplna i tak samo duża pojemność wilgotnościowa. To są te zdecydowane atuty, które polecamy do projektowania tradycyjnych budynków pasywnych. Niska promieniotwórczość. To już są te klimaty, w które wchodzimy, o których wspominałem na samym początku. Zależy nam, żeby mikroklimat wnętrza był jak najzdrowszy. Z tradycyjnych, dostępnych materiałów murowanych bloczek silikatowy jest najzdrowszym materiałem, ma najniższą promieniotwórczość. Szczelność powietrzna. Wbrew pozorom to jest powiązane. Bloczki silikatowe przez to, że są pełnymi elementami, one mają tylko te jedną lub dwie dziury, w zależności od typu bloczka, nawet po wykuciu instalacji, gniazdek elektrycznych, jakichś przewodów, brus, łatwo to uzupełnić. To nie jest tak, że wybiję dziurę i od razu otwieram całą ścianę w przestrzeni iluś tam metrów. Więc to potem przy próbach szczelności to wychodzi na plus. Wysoka wytrzymałość, to jest oczywiste, izolacyjność akustyczna, to są jakby już te wartości dodane, ale idźmy dalej. Powłoka termiczna. Jest oczywiście poprowadzana w sposób konsekwentny dookoła, również pod ławami fundamentowymi, bo w budynkach halowych przy większych rozpiętościach oczywiście nie ma sensu dawać płyty fundamentowej, bo ona w środku rozpiętości już po prostu nie działa. Daje się zawsze ławy fundamentowe, więc jest termoizolacja poprowadzona konsekwentnie dookoła całej powłoki. Grubości 0,75 cm wełny mineralnej, 26 cm EPS-u ze szarego z noporem, bardzo dobrego 0,031 i w podłodze 24 cm 0,036, lambda 0,036. Jak widzicie Państwo, to nie są jakieś szalone grubości, do których często jesteśmy przyzwyczajeni. Wynika to z tego, że budynek biurowo-produkcyjny ma wysokie wewnętrzne zyski ciepła. One są powyżej 4 watów na metr kwadratowy, to jest sporo.
Budynek na przykład mieszkalny to jest tam 2,1 bodajże wata na metr kwadratowy. To, co jest przynajmniej w PHPP tak standardowo zaimplementowane. Tak jak już mówiłem, stosujemy szary styropian z noporem. Cała tajemnica jednak, znowu, nie tkwi tylko w tym, że mam dobry materiał, natomiast również w tym, żeby go prawidłowo położyć. Pierwsze, płyty styropianowe, tak, parę szczegółów technicznych, muszą być klejone obwodowo. Chodzi o to, żeby nie powstawała pustka szczelina wentylacyjna między ścianą a płytą styropianową po całej wysokości elewacji. A druga sprawa, nie mniej ważna, jest odpowiednie kołkowanie. Styropian, kołki są zagłębione na 5 cm w styropianie w odpowiednim frezie, a następnie wypełniane takim samym styropianem. Teraz jest ważne znowu, a propos tego styropianu, ponieważ dużo naszych projektów realizuje się w ramach zamówień publicznych, musimy dbać o jakość tego styropianu. Jest wiele dostawców styropianu, którego jakość jest no, wątpliwa, jest po prostu wątpliwa, jest to wręcz udowodnione. Dlatego my już od lat współpracujemy z Termorganiką, która jedyna na rynku ma niezależne badania ITB. To jest ważne. Normalni producenci tego nie mają. Są pyta afery o wadze styropianu, czy on tyle waży, co powinien, co nie powinien, czy waży za dużo, za mało. Natomiast to jest istotne, na co chciałbym Państwu zwrócić uwagę, bo to nie jest oczywista sprawa. Termorganika jako jedyny producent styropianu na rynku, poza tym, że oczywiście jest Polski, i w polskich produkcjach, w Polsce i w polskich rękach, posiada rekomendacje technicznej jakości RTQ ITB. Polega to na tym, że co najmniej dwa razy w roku Instytut Techniki Budowlanej przeprowadza kontrolę wyrobów pobranych z rynku w miejscu i terminie nieznanym dla producenta. Ciekawa sprawa, prawda? To nie jest to, że producent dostarcza tą wychuchaną, wybraną próbkę do ITB i bada. Nie. Oni przypadkowo badają, oni muszą dbać o jakość cały czas. Oczywiście w tym budynku pasywnym wszystkie detale zostały szczegółowo zaprojektowane pod kątem szczelności powierzchni, pod kątem mostków termicznych. Do tego zostały przeprowadzone wszelkiego rodzaju badania, symulacje tychże mostków. Bez tego nie uzyskalibyśmy certyfikatu. To jest załącznik jakby żelazny również do obliczeń PHPP. Jak już wspominałem, w całym budynku biurowo-produkcyjnym jest w sumie 5 central wentylacyjnych. Te centrale są lokalizowane w różny sposób, na przykład w hali produkcyjnej są jako zawieszane, jako centrale zawieszane. Są to centrale częściowo wyposażone w pompy ciepła powietrzne, które z powietrza wywiewanego odzyskują ciepło do podgrzania budynku. Cały budynek generalnie działa na ogrzewaniu powietrznym, z wyjątkiem fragmentarycznego ogrzewania i chłodzenia poprzez system VRF, który tak naprawdę jest dedykowany, jak widać zresztą tutaj dobrze na tym zdjęciu, pod konkretne urządzenia. Elementy chłodzące były dobierane pod urządzenia, które się znajdują w hali. I teraz chwilkę o kominie słonecznym, bo jest to taki zupełnie element niespotykany, a również idący w kierunku tej bioklimatyki, naturalnych rozwiązań w budynku. Kamień słoneczny tak naprawdę służy do przewietrzania budynku latem, do schładzania budynku latem. Teraz w kilku slajdach pokażę tą sekwencję, w jakiej budynek w ciągu dnia, jak on pracuje, jak się zachowuje. Mamy jakieś, w tym ten slajd pokazuje sytuację poranną. Mamy powiedzmy około 18 stopni na zewnątrz i budynek po nocnym schłodzeniu jest przygotowany do funkcjonowania. Budynek posiada masywną konstrukcję. Tam są odkryte stropy żelbetowe, masywne ściany. On ma chłód zakumulowany po nocy. Wraz z wejściem użytkowników do budynku uruchamia się oczywiście wentylacja mechaniczna, która na początku, jeżeli temperatura jeszcze na zewnątrz nie rośnie, ona wystarcza do potrzeb socjalnych, do zapewnienia tych wymogów powiedzmy 30 czy tam 40 metrów sześciennych na osobę na godzinę. Natomiast wraz z podniesieniem się temperatury zamykają się żaluzje zewnętrzne, te, o których rozmawialiśmy. One są tym pierwszym elementem obrony budynku przed przegrzaniem. I co istotne, komin słoneczny zaczyna się, czyli to jest ten nasz element, który widzieliście Państwo na zdjęciach, on ma tu posiada absorber, który zaczyna się coraz bardziej nagrzewać. Komin słoneczny jest przez cały dzień zamknięty.
On nie działa na razie. Na razie akumuluje ciepło. Natomiast nocą, kiedy już użytkowników nie ma w budynku, otwierają się siłownikami, tam jest pełna automatyka budynku w tym momencie zamontowana, otwierają się siłowniki w oknach, otwiera się komin słoneczny, następuje wzmożona, naturalna wentylacja całego budynku. I oczywiście ma to sens w nocy, kiedy temperatura spada, to są konkretne dane tam z któregoś lipca z okolic Krakowa, ze stacji pogodowej, spada do 16 stopni. Komin słoneczny działa tak naprawdę jak normalny komin. Normalny komin działa poprzez różnicę temperatur w kominie i na dole, skąd powietrze jest pobierane. Natomiast komin słoneczny przez to, że jest podgrzany, wytwarza dużo większą różnicę temperatur i przez to dużo większy ciąg naturalny, niż jest to w kominie takim zwyczajnym, tradycyjnym, który się nie nagrzewa w ciągu dnia. Po tej nocy, po schłodzeniu budynku, on znowu trafia do punktu wyjściowego, kiedy rozpoczyna się ranek, budynek jest schłodzony i czeka na przyjęcie użytkowników. Przeprowadzaliśmy symulacje do tego komina, czy on w ogóle ma sens, czy jak w praktyce ma sens, okaże się w najbliższe lato. Natomiast na symulacjach, co zostało wykazane, ten absorber, tutaj widać tą czerwoną kreskę, on się nagrzewa prawie do 70 stopni, czyli to powietrze, ono nie osiąga oczywiście 70 stopni, to jest około 50, ale i tak jest bardzo duża różnica temperatur. W trakcie symulacji wyszło, że komin po otwarciu w swoim szczytowym momencie daje około 400 metrów sześciennych na godzinę. To jest jak mała centralka, tylko że on działa za darmo, można by tak powiedzieć. Oczywiście sens ekonomiczny mógłby tym zarzucić, jeszcze nie wiem jakie, zobaczymy. Jest to budynek modelowy, w sensie rozwiązania tego komina, natomiast na pewno warty rozważenia, może w jakiejś bardziej uproszczonej formie, przy do zastosowania wentylacji naturalnej. Panele fotowoltaiczne. Jak już pokazywałem, cały dach jest w tym momencie pokryty panelami ogniw fotowoltaicznych. Jest to 107, dokładnie 172 moduły, 252 topików. Panele udało się wraz z podkonstrukcjami zamontować produkcji polskiej. Instalacja w sumie ma 40 kWp, czyli jest pod ten próg mikroinstalacji. Produkuje około 43 MWh, zużycie 40,5 MWh. Jeżeli te obliczenia symulacyjne się potwierdzą, będzie to budynek plus energetyczny. Tak wygląda to z strony południowej. Widać tutaj na tej wiacie, o której mówiłem, otwartej, ona również jest pokryta panelami. Cały dach, to również widać, jest w panelach. I próba szczelności. Wynik wyszedł bardzo dobry, 0,23 wymiany na godzinę, jednak no, nie udało się tak od razu. Próba szczelności była, najpierw były robocze, było kilka prób roboczych, sama próba finalna była powtarzana chyba 3 razy. Cały czas, mimo że wynik był już poniżej 0,6, chcieliśmy zejść niżej, poniżej 0,3. Tak naprawdę przewidywane w obliczeniach PHP był, czy zakładane było 0,2, to 0,23 mieści się w marginesie błędu. Udało się zejść do 0,23 wymiany na godzinę. I teraz, które elementy nastręczyły najwięcej problemów? Temat oczywisty, w sumie brama, tutaj może tak widać, takie malutkie zdjęcie. To jest w ogóle raport z prób szczelności, bo w tym czasie przeprowadzana termowizja, żeby poszukiwać nieszczelności. Bardzo zresztą, to już było mówione tutaj, bardzo skuteczna metoda poszukiwania nieszczelności w trakcie próby. Brama wjazdowa, garażowa, tak naprawdę przemysłowa chciałby się powiedzieć, czy powinienem powiedzieć. Narożniki. Tutaj widać w tym dolnym zdjęciu takie smużenia jakby na nadprożu. Problem nawet nie tkwił w samej bramie. Oczywiście była kwestia regulacji bramy, żeby ona przylegała jak najlepiej. Natomiast no, też bez przesady, bo ona musi po prostu działać. Natomiast był problem w montażu samej ścieżnicy do elementu żelbetowego, do ocieplenia. To było szlifowane w kolejnych podejściach. Okna. Mimo zastosowania bardzo dobrych okien, na sprawdzonych ramach, zaszwankował czynnik ludzki, czyli po prostu regulacja tych okien. One gdzieś tam w narożnikach przepuszczały, były trochę krzywe, niepodociągane. No, cała historia z regulacją okien. Temat również dość oczywisty, to jest kwestia paroizolacji dachu hali.
Tam po prostu normalna paroizolacja na wiązarach drewnianych, która również, no, dziesiątki czy setki metrów taśm, którymi ona była poklejona. Gdzieś tam w paru miejscach szwankowało, było to naprawiane. To widać na tych niebieskie plamy. Oczywiście symbolizują te miejsca przecieków. I sprawa, która została najbardziej odpuszczona na budowie, ku mojemu rozczarowaniu, że tak powiem, już po czasie, jak to widziałem, jak musieli to naprawiać, to kwestia instalacji. Tam było bardzo dużo instalacji, które łączyły budynek z zewnętrzem, gruntowe wymieniki ciepła, jakieś wejścia prądu, pomiędzy sobą, tam między częściami budynku, tam były bardzo duże przedmuchy, które oni dopiero po fakcie musieli pieczołowicie wszystko uszczelniać, a mogli to zrobić od razu, więc to jest takie delikatne, no to się nie powiodło, przynajmniej za pierwszym razem. Na koniec chciałem jeszcze powiedzieć dwa słowa o drugiej realizacji, która była równolegle prowadzona w ramach tego samego zlecenia dla firmy Murklak przez tego samego inwestora. To jest dom jednorodzinny, również zeroenergetyczny. Dom jednorodzinny, który powstał jako modelowy, ekspozycyjny, natomiast nie jako, tak powiem nieładnie, dziwoląg technologiczny, nie, normalny dom zaprojektowany dla ludzi, w którym zostało policzone zużycie, który został zaprojektowany jako właśnie ten o równym zużyciu i produkcji energii w skali roku. Zaprojektowany jakby tradycyjnie w naszym duchu, czyli na bazie bloczków silikatowych, ocieplany oczywiście szarym styropianem. Budynek rygorystycznie zaprojektowany pod względem strefowania funkcji. W certyfikacie, bo mamy certyfikat do niego jako budynku pasywnego, uzyskał poniżej 15, to jest chyba 14,7, coś takiego, kilowatogodzin na metr kwadratowy na rok, próba szczelności 0,42. I znowu, ten sam wykonawca miał na głowie dużą halę, budynek prawie 1000 metrów i domek, który wydawało mi się, że on się sam prawie że zrobi, natomiast tak to nie działa. Domek jednorodzinny z naszego doświadczenia jest, nie powiem, że równie, ale nie powiem, że równie skomplikowany, ale również bardzo skomplikowany pod kątem zapewnienia szczelności jak większe budynki, a może nawet w niektórych punktach bardziej, ponieważ na małą powłokę budynku, bo to jest w końcu mały budynek, przypada bardzo dużo takich elementów jak okna, jak czerpnie, jak instalacje, paroizolacje w poddaszu, wszystko jest tak samo skomplikowane, jest tego gęściej. Efekt jest taki, że te pierwsze próby w ogóle im nie wyszły. W ogóle nie było powyżej jednej wymiany, taka jest prawda. Natomiast w pocie czoła, przy wściekłej pracy na miejscu zeszli do 0,42, które dało nam certyfikat. Granicznym punktem było 0,5 wymiany. Więc musieli zejść poniżej tego 0,5 wymiany, żebyśmy uzyskali certyfikat. Udało się. Natomiast jest to nauczka, domów jednorodzinnych nie można lekceważyć w sensie realizacji. Budynek posiada 39 modułów po 240 watopików. Co interesujące, ze względu na zacienianie od strony zachodniej takim laskiem brzozowym, tak należałoby to powiedzieć, główne panele na głównym dachu zostały podzielone na dwa stringi, które uwzględniają to zacienianie. Chodzi o to, żeby jeżeli one byłyby na jednym, to zacienianie kasowałoby od razu produkcję energii w zasadzie na całej połaci. Budynek być może też będzie plus energetyczny. Dobór paneli fotowoltaicznych jest również z pewnym okładem założony, bo chcieliśmy mieć pewność, że będzie zeroenergetyczny. Taki był wymóg projektu, takie były założenia, więc w efekcie prawdopodobnie się to uda. Te wszystkie doświadczenia, które zarówno z poprzednich lat związane z naszymi halami, przedszkolami, ale zwłaszcza ten ostatni rok związany z realizacjami budynków w Kokotowie w gminie Wieliczka, zaowocowały tym, że dojrzeliśmy do uruchomienia, sformalizowania naszej działalności na kolejnym polu, które to pole zresztą tu już padało w poprzednich prezentacjach, czyli projektowania i budowy takich domów jednorodzinnych zeroenergetycznych w oparciu o budynki pasywne, o restrykcyjnie zaprojektowane budynki pasywne. Jest to tyle istotne, że dużo inwestorów do nas się zwraca właśnie z poradami o wykonawcę, o projekt wykonawcę, o nadzór, o kompleksowe podejście. Wydaje mi się po tych wszystkich latach doświadczeń, że tylko w ten sposób, oferując kompleksowy produkt, można zapewnić jakość wykonania takiego domu. Przyświeca nam jakby
to zdanie, czy jest to polski zeroenergetyczny dom bez rachunków. 0 zł, 0 rachunków za energię, komfort, 100% komfortowe warunki zimą i latem, trwałość, tradycyjna murowana technologia, ekologia, zdrowe materiały niskiej emisyjności i promieniotwórczości. Polska, materiały produkowane w Polsce. To jest również esencja jakby naszego działania w tym momencie. Tego pola do działania jest cały czas bardzo dużo. To widać, że jeżeli powstało kilkadziesiąt, czy sto kilkadziesiąt domów w ramach NF15, to jest nic w porównaniu z tym, co się powinno wybudować. Te budynki, które my w Małopolsce budujemy, to jest również kropla w morzu, tak? Małopolska ma najwięcej budynków w tym momencie, ale to jest kropla w morzu, oczywiście. Więc zachęcam Państwa do tego działania, które może mieć wielorakie pozytywne skutki, zarówno dla nas jako użytkowników, to już podkreślaliśmy, ten prawidłowy mikroklimat wnętrza i oczywiście rachunki za energię, czyli efektywność energetyczna, ale także dla w szerszym spojrzeniu. Ma to pozytywne aspekty dla całego kraju. Jest to rozwój budownictwa, zaawansowanych technologii, polskich produktów i przede wszystkim budowanie niezależności energetycznej. Takiego działania Państwu życzę i bardzo dziękuję za uwagę.